Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL 209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych, oczywiście KL-a. Dzisiaj taka, jakby to powiedzieć, materiał na temat mandarynki, jak ją pielęgnować, jak o nią dbać. Więcej materiał będzie się nazywać, jak dbać o mandarynkę, jak ją pielęgnować i tak dalej. No oczywiście zaczynamy od tego, że jeśli mandarynka będzie spadać praktycznie liście, coś się będzie dziać z liściami, czy coś, czy będą suche, czy coś. Najlepiej je po prostu zraszać wodą, bo to jest najlepszy sposób. Unikać robactwa i tego typu innych rzeczy. To jak widzimy, mandarynka jest praktycznie od małej mandarynki, jest co najmniej 10 razy większa. Bo zobaczcie, jaki to jest ogólny krzakor. Dosyć duży, niestety. I co musimy zrobić? No oczywiście mandarynka no, jest bardzo wymagająca. Nawóz oczywiście stosujemy co najmniej raz na 2 tygodnie. Oczywiście w upałach, w takich cieplejszych dniach to praktycznie raz na tydzień, raz nawet na 2 tygodnie nawóz to praktycznie starcza. Nawóz jaki? No oczywiście z cytrusów, najlepiej ze skórek od mandarynek, skórek od cytryny. Troszeczkę wody i cukru, wszystko razem wymieszać w zimnej wodzie, żeby stało to na 24 godziny. Wtedy po prostu tym nawozem podlewamy, pięknie rośnie. Jeżeli chodzi o to, jeżeli mandarynka straci liście i będzie łysa, podlewamy skrzypem polnym, żeby się nie pomylić, raz na 4 tygodnie skrzypem, gnojówką ze skrzypu polnego. Może to być też skrzyp suszony z apteki, taki normalny. I po prostu tą gnojówką podlewamy tutaj mandarynkę. Raz na miesiąc, raz nawet na 4 tygodnie. Wtedy nie powinna zrzucać liści, tylko powinna nowe wypuszczać liście. Ale też jeśli ma jakieś suche gałęzie czy coś, to możemy nawet przyciąć gałęzie. Nie ma problemu, to nowe wypuści gałęzie i wypuści też nowe liście. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tą pielęgnację. No i co? No i po prostu musimy o nią dbać tak, żeby ona wyglądała tak, jak oczywiście tu moja. Jak widzimy, mamy tu gałęzie dość spore. Tak ona to mniej więcej wygląda. No cóż, czy jakieś owoce wypuszcza? Naturalnie, że tak, ale niektóre już pospadały ze względu na to, że była zbyt mocno jak to się mówiła, nie podlewana, bo to ciągle jest sucho, nie wiem czemu. Czasami jest mokro, czasami jest sucho, ze względu na taki upał jest ponad 21 stopni. Dlatego tak często jest tu. Oczywiście muszę, o ile się nie mylę, ten liść będę musiał zerwać, bo jak tu widzimy, coś tu z tym jest nie tak, ale na razie go jeszcze zostawię. Zobaczymy, co z nim będzie, bo mogą nawet liście no, wypuszczać. No i co? No i by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten materiał, o tą pielęgnację tej, o to tutaj dużej mandarynki. Jeżeli chodzi o ten odcinek, poprosiła mnie pani Nikola o poradę na temat właśnie mandarynki, dlatego już powiedziałem, co mniej więcej trzeba zrobić, jak dbać i tak dalej. Tak dla przypomnienia, nawóz z gnojówki stosujemy raz na miesiąc. Nawóz ze skórek od mandarynek, od cytryny z wodą, z cukrem, zimną wodą i z cukrem, może to być też ciepła woda, nie ma problemu, to ładnie wymieszać, stać na 24 godziny, ten cały nawóz musi stać w butelce na 24 godziny, na drugi dzień podlewamy i go stosujemy raz na 2 tygodnie, za to napar ze skrzypu, inaczej gnojówka ze skrzypu stosujemy raz na miesiąc, nawet raz na 4 tygodnie. To powinno starczyć w razie wypadania liści czy też owoców. No i oczywiście pamiętajmy, żeby na jesień przycinać troszkę tą mandarynkę i oczywiście na początku stycznia czy też luty, marzec też powinniśmy ciąć mandarynkę. To by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o tym materiał, także zachęcam do subskrybowania kanału Porada Grodzicielska, ale oczywiście na YouTube, no i również do zostawienia łapki w górę. Oczywiście zapraszam na Messenger, na Instagrama i na TikToka. Oczywiście dziękuję Wam za uwagę, no i oczywiście do zobaczenia do kolejnych materiałów. Do po.
Oczywiście to był kanał Porady Ogrodnika, ale także do zobaczenia i do następnych materiałów. Także na razie i do zobaczenia.